Gdy zbliżają się wakacje, gdy nie musimy biegać do szkoły i czas płynie jakby trochę wolniej, to budzą się w nas odkrywcy. Tak, to nie żart. Mamy ochotę na podróże i odkrywanie nowych miejsc. Odkrycie czegoś nowego jest takie fascynujące. Czy zawsze tak było, że odkrywanie było łatwe? O nie, dawno temu ludzie nie mieli samochodów, pociągów, samolotów. Nawet rowerów nie było. Mimo to wyruszali na wędrówki. Jeśli mieli łodzie, to wykorzystywali je w podróży. Jeśli nie mieli nic, to szli pieszo. I te odkrycia, to zdarzało im się często całkiem przez przypadek. Poszukiwacze przygód marzyli o poznaniu nowych lądów oraz ich mieszkańców. Mieli też nadzieję na znalezienie skarbów. Tak rozpoczęła się historia odkryć geograficznych. Jest ona bardzo stara, bo liczy sobie ponad 4000 lat. Może słyszeliście o Wikingach? Byli to żeglarze i morscy rozbójnicy ze Skandynawii. Mieli niewielkie, ale szybkie łodzie. Ponad 1000 lat temu przepłynęli Bałtyk i dotarli do Europy. Pewnie nie byli tego świadomi, że dokonują odkrycia pewnych nowych ziem. W roku 1271 włoski podróżnik Marco Polo razem ze swoim tatą i stryjem wyruszyli w podróż, która rozpoczęła się w pięknej Wenecji. Podróż Marco trwała aż 24 lata. Podróżnicy dotarli do Chin, ale odwiedzili też Indie. Dzięki tej wyprawie na europejskich stołach zaczęły pojawiać się oryginalne przyprawy, takie jak pieprz, cynamon, goździki, gałka muszkatołowa. Dziś bez nich nie wyobrażamy sobie życia. Kolejny podróżnik, Vasco da Gama, pochodził z Portugalii. W roku 1489 dotarł do Indii. Przywiózł z tej podróży sezam, olej sezamowy, imbir, pieprz. Jednym z najbardziej znanych podróżników i żeglarzy był Krzysztof Kolumb. Pochodził z Włoch. Jego marzeniem było znalezienie najkrótszej morskiej drogi do Indii. Długo przygotowywał się do podróży. Zbierał informacje i mapy. Ciągle przeliczał pieniądze i stale miał ich za mało. Prosił o pomoc i wsparcie króla Portugalii. A gdy ten odmówił, poprosił o pomoc królową Hiszpanii. Udało się! 3 sierpnia 1492 roku jako kapitan 3 statków o nazwach Santa Maria, Pint i Nina z załogą liczącą 90 osób wyruszył w wymarzony rejs. Kolumb był szczęśliwy, gdy po kilku miesiącach zobaczył w oddali ląd. Był pewien, że to Indie. Ludzi, których tu spotkał, nazwał z tego powodu Indianami. Tymczasem okazało się, że Krzysztof Kolumb odkrył zupełnie nowy ląd. Amerykę. W ciągu swego życia zorganizował 4 wielkie wyprawy. A co przywiózł z Ameryki? Wiele gatunków roślin. Najważniejsza była jednak kukurydza. A skąd wzięła się nazwa Ameryka? Od imienia kolejnego żeglarza, Amerigo Vespucci. Upewnił się, że Krzysztof Kolumb odkrył nowy ląd. W czasie swych podróży dotarł do wybrzeży Ameryki. I to, co zobaczył, nie budziło już w nim wątpliwości. Kartografowie nazwali nowy ląd Ameryką. Choć podróży i podróżników było wielu, to należy wspomnieć jeszcze jednego – Ferdynand Magellan. W roku 1519 wyruszył w pierwszą w historii podróż dookoła świata. Płynął wytrwale wśród burz i sztormów, by w końcu dotrzeć do wybrzeży Ameryki Południowej. I choć sam Magellan zginął w walkach z tubylcami na Filipinach, jego załoga na statku Victoria wykonała misję. Po opłynięciu kuli ziemskiej powróciła do Hiszpanii w 1522 roku. Podróż trwała 1080 dni. Dziś też możemy poznawać nowe miejsca, choć tak naprawdę tych nieznanych jest coraz mniej. By zostać odkrywcą, trzeba mieć oczy szeroko otwarte i umieć nimi patrzeć, by dostrzegać to, co nowe i jeszcze nie odkryte.